zainstalować, bo jest mrozik. Musi być troszkę. Są takie dziwne zachowania. W pewnych struktur prosztyńskich. No, pan też jedzie, też jest zajechał pan na miejsce. Prosimy wyczekać. Wybraliśmy ją, ponieważ są wybory, ale jak Państwo wiecie, że po całym kraju i spotykam się wszędzie z ludźmi, dyskutując z nimi o różnych sprawach. Tak też będzie wyglądał ten dzisiejszy pobyt tutaj. Z jednej strony po tej konferencji i po rozmowie z Państwem spotkamy się z mieszkańcami miasta, z przedsiębiorcami, będziemy dyskutowali o sprawach bieżących, to znaczy z jednej strony o kryzysie, o sprawach gospodarczych, o propozycjach rządowych, o różnych pracach Komisji Przyjaznego Państwa. No dobrze, ale wracając do Olsztyna, to jak Państwo widzicie, po mojej prawej stronie siedzi przyszły prezydent Olsztyna, pan Krakowski, a po mojej lewej stronie jest kontrkandydat Grzymowicz z PSL-u. I ja chciałem Państwu zademonstrować, jaki jest faktycznie sens polityczny tego właśnie kandydata. O, to jest arbuz. Jak Państwo wiecie, arbuz to jest takie warzywo, taki owoc, który ma z jednej strony w środku jest czerwony, prawda? A z zewnątrz zielony. Udaje kandydata PSL-u, a tak naprawdę, jak wiadomo, przez lata był członkiem SLD i w okresie, kiedy współpracował z poprzednim prezydentem Olsztyna, odwołanym za różnego rodzaju malwersacje, to był właśnie jego prawie 7-letnim zastępcą. Ja powiem tak, ja nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby to był koalicjant z PSL, albo gdyby to był kandydat z SLD. Bo w jednym czy w drugim przypadku mamy do czynienia z jednoznacznym, jasną kandydaturą polityczną. Ale tu mamy do czynienia z takim szczególnym zwierzęciem. Trochę to przypomina dzisiejszy sposób zachowania niektórych liderów Prawa i Sprawiedliwości, takie przebieranie się za kogoś innego, tak? Zobaczcie, że nie jest tym, kim się jest. Ja Państwu powiem taką historię, nawiążę do bardzo znanej skądinąd konferencji swojej w Lublinie. Otóż, jak Państwo wiecie, ja wystąpiłem w swoim czasie z wibratorem, ponieważ tam w Lublinie, w Izbie Zatrzymań Komendy Lubelskiej, policjanci zgwałcili studenta. Następnie okazało się, że, no i oczywiście po wielu tam tygodniach nie było żadnych działań, prokuratura nie podejmowała żadnych czynności, pisma do ministerstwa, do komendanta nie przynosiły żadnych reklam, udawano, że się nic nie stało. Parę tygodni później popełniła samobójstwo policjantka Izabela T., twierdząc, i podtrzymuje to jej rodzina, że była też molestowana seksualnie przez przełożonych. A kilka tygodni później dwóch policjant i strażak wywieźli dziewczyny 15- i 16-letnią na teren obozu koncentracyjnego w Majdanku i tam je molestowali, wkładając im do ust penisy i przystawiając pistolety do głowy.
I z tego się wzięła ta konferencja z pistoletem i wibrator. I ja o niej opowiadam dlatego, że skutek dopiero tej całej afery i tej konferencji rozpoczęto przesłuchania kobiet zatrzymywanych w Izbie Zatrzymań w ciągu ostatnich 2 lat przed tym gwałtem. Okazało się, że wśród 110 zatrzymanych kobiet 10 jeszcze było zgwałconych. A mówiąc dokładnie, przyznało się jeszcze 10 kobiet do tego, że było zgwałconych. Ja sobie zadaję pytanie, czy przełożeni tamtego gliniarza Grzegorza K. oni nie wiedzieli, że te kobiety były gwałcone? Państwo jesteście w stanie w to uwierzyć, że może być tak, że przez 2 lata jakiś policjant w Izbie Zatrzymań gwałci z częstotliwością raz na kilka tygodni jakąś kobietę i koledzy, którzy z nim jeżdżą na patrole, zatrzymują te kobiety, bo one to są wszystko zatrzymane gdzieś na mieście, Polki, Ukrainki, Białorusinki, zatrzymane, przywożą je do Izby Zatrzymań. I ci koledzy, którzy go zostawiają z nimi, nie wiedzą, że ten człowiek gwałci, że przełożeni tego policjanta, nadzorujący pracę tej Izby Zatrzymań, oni nie wiedzą, że ten policjant przez te wszystkie lata był osobą przynajmniej niezrównoważoną seksualnie. I oczywiście nikt w to nie uwierzy. Znaczy nikt o zdrowych zmysłach nie uzna, że przez 2 lata można udawać, że coś się nie stało. A powtórzę, na 110 kobiet 10 się przyznało do tego, że było zgwałconych. Jest pytanie zasadnicze. Jest bardzo trudno się przyznać do tego, że ktoś był zgwałcony. No to się nie kończy na tym momencie, w którym ja mówię jakiemuś prokuratorowi, że zostałam zgwałcona. O tym się dowiaduje moja rodzina, najbliżsi ludzie. Ja muszę żyć z piętnem kogoś zgwałconego. Podobną sytuację macie Państwo tutaj w Olsztynie. Znaczy, jak ktoś myśli, że współpracownicy poprzedniego prezydenta oskarżonego o gwałt i o molestowanie seksualne swoich współpracowników, że ci współpracownicy, tak jak obecny kontrkandydat August Grzymowicz, oni przez 7 lat współpracy nie mieli zielonego pojęcia albo zielono-czerwonego pojęcia nie mieli o tym, że co się dzieje w gabinecie prezydenta. I ludzie, którzy byli tak blisko przy tych decyzjach pana prezydenta dotyczących poprzedniego inwestycji, o których szeroko rozpisywała się Rzeczpospolita jakiś czas temu, to czy ci, oczywiście klasa lokalna, media lokalne także, ale w wymiarze ogólnokrajowym Rzeczpospolita najwięcej poświęciła temu uwagę. Czy Państwo myślicie, że ten współpracownik, wieloletni współpracownik prezydenta Małopolskiego, to co, nie znał, nie konsultował tych decyzji? No ja w to nie wierzę. Czy tak samo jak nie wierzyłem w to, że ten Grzegorz K. to jest jedyny policjant, który gwałcił Izbę Zatrzymań w Lublinie. Tak samo nie wierzę w to, że Grzymowicz, Artur Grzymowicz jest bez winy. I powiem Państwu tak. Doskonale wiem, jaka będzie prezydentura Olsztyna za kadencji Grzymowicza. No bo to wystarczy się przyjrzeć temu, co się działo w Olsztynie. Nie ma żadnych powodów przypuszczać, że będzie inaczej. Jestem pewien, że kandydatura wysunięta przez Platformę w Olsztynie, pana Krukowskiego, jest kandydaturą nadziei, że może będzie inaczej. Nikt z Państwa dzisiaj nie da gwarancji. Kolega jest osobą po raz pierwszy kandydującą do tego urzędu, choć z ogromnym doświadczeniem w sprawach właśnie i środków europejskich, i rynku pracy, a dzisiaj to doświadczenie będzie szczególnie potrzebne w kryzysie. Ale jest oczywiście osobą nową. Ktoś może powiedzieć, wolę postawić na arbuza, niż na kogoś, o którym nie jestem pewien, czy się sprawdzi, czy nie, bo jeszcze nie był ani prezydentem, ani wiceprezydentem. Ale powiedzcie to Państwo i pomyślcie sobie o tym w pewnej metaforze, tak jakby to dotyczyło tych zatrzymywanych kobiet w Izbie Zatrzymań w Lublinie. Że one wolą mieć już kogoś innego niż tego Grzegorza K. Bo doskonale wiedzą, co ich czeka z tamtymi policjantami, z tamtymi gliniarzami. Mają nadzieję, że będzie inaczej. Ja jestem pewien, że przynajmniej pod względem etycznego zachowania, moralnego zachowania, pewnej troski i otwarcia na nowe środowisko, przełamania pewnych takich stereotypów, pewnego takiego zastygniętego
środowiska, to jest kandydatura pana Krukowskiego. Co więcej, będzie on miał wielkie wsparcie Platformy Obywatelskiej. A Platforma będzie jeszcze przez przynajmniej 3 lata w Polsce kreowała rząd. I rząd krajowy i w bardzo wielu sejmikach wojewódzkich. Będzie współrządziła, to rządziła. Wiem, że też ludzie, którzy tutaj kierują, czy współpracują z regionem, jak Sławek Rybicki, nasi posłowie stąd miejscowi, ci ludzie będą udzielali pełnego wsparcia temu kandydatowi, co daje większe gwarancje niż cokolwiek innego. I powiem więcej, no mogę to powiedzieć, jeśli wygra kolega Grzybowicz, to mimo koalicji z PSL-em rządowej i parlamentarnej, my nie wejdziemy do koalicji olsztyńskiej. Nie poprzemy tej kandydatury, poczekamy półtora roku, za półtora roku będą kolejne wybory. Państwo się przekonacie, jak wygląda władza Olsztyna po tych wyborach, jeśli nie wygra nasz kandydat. No i wtedy wystartujemy jeszcze raz i jeśli nie teraz, to wygramy za półtora roku. Ale jestem pewien, że wbrew temu, co wynika z pierwszego okrążenia, to drugie będzie należało do nas i może się to z Państwem założyć. Bardzo proszę. To jest gotowy po konferencji, że my wygramy te wybory. Tutaj, bo my wygramy. Jestem teraz do Państwa dyspozycji. Są jakieś pytania, bardzo proszę. Tutaj mam zatkane uszy, bo lądowałem przed chwilą samolotem z takiego drugiego zejścia i słabo to siebie słyszę, ale mam nadzieję, że Państwa to dobrze słyszę.